Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania HTC One M9. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, na co narzeka dużo użytkowników tego smartfona, czyli od grzania się obudowy. Przyznam szczerze, że nie jest aż tak źle jak myślałem, ponieważ przy takim codziennym użytkowaniu smartfon nie grzeje się aż tak bardzo, a wręcz powiedziałbym, że na przykład Sony Xperia Z3 Plus albo Z5 grzeją się o wiele mocniej. Jednak miałem jedną taką sytuację, jadąc pociągiem udostępniłem sobie internet właśnie z tego smartfona na laptopa, dodatkowo miałem podłączonego powerbanka i wtedy telefon po tak około, nie wiem, 15 minutach rozgrzał się do tego stopnia, że po prostu nie byłem w stanie go wziąć do ręki. Jedyne co, to mogłem jedynie przez powerbanka utrzymać tego smartfona w ręce, ponieważ w innym przypadku po prostu nie dało się. Szczególnie krawędzie oraz tył rozgrzały się do tego stopnia, że po prostu nie dało się dotknąć tego smartfona, a już nawet nie mówię o trzymaniu, żeby po prostu wyłączyć udostępnianie internetu, bo po prostu chciałem, żeby smartfon troszeczkę temperaturę obniżył. Jednak tak jak mówię, przy codziennym użytkowaniu nie jest ten telefon aż tak gorący jak myślałem i niektóre smartfony po prostu grzeją się o wiele mocniej przy takim normalnym użytkowaniu. Przejdźmy do płynności systemu. Przyznam szczerze, że no nie mogę tutaj się w ogóle przyczepić, ponieważ wszystko działa tutaj rewelacyjnie. Dodatkowo gry tutaj działają bardzo płynnie. No oczywiście telefon wtedy troszeczkę się nagrzewa, ale i tak mam wrażenie, że tak samo tutaj urządzenia od Sony grzeją się o wiele mocniej niż propozycja od HTC. Więc myślę, że te wszystkie plotki na temat grzania się obudowy są tutaj mocno przesadzone. Na chwilę obecną mogę się przyczepić przede wszystkim do tego, że bateria tutaj nie działa zbyt dobrze. Przy takim moim codziennym użytkowaniu smartfon czasami nie wytrzymywał jednego dnia, a grając na przykład bardziej intensywnie czy po prostu przeglądając strony internetowe, no to na wyświetlaczu telefon wytrzymuje około 3 godzin i to wszystko, prawdę mówiąc. To jest, jeśli chodzi o aparat, to mogę powiedzieć, że smartfon radzi sobie bardzo dobrze z wykonywaniem zdjęć, nawet najdrobniejszych elementów, za co jak dla mnie mega plus, ponieważ ostatnio miałem dużo smartfonów, które jednak nie radziły sobie z wyostrzaniem mniejszych elementów, a tutaj to radzi sobie ten smartfon naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe zdjęcia, to smartfon radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, tylko że gdy jest perfekcyjne światło. Tutaj, gdy już było troszeczkę ciemniej o godzinie bodajże 17, to jak widzicie, no krawędzie są już mocno poszarpane, widać sporo szumów, no i to zdjęcie nie wygląda aż tak dobrze. Natomiast w dobrym świetle myślę, że można powiedzieć śmiało, że aparat bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem zdjęć. Dodatkowo aparat frontowy charakteryzuje się naprawdę świetnym odwzorowaniem kolorów. Mamy tutaj też sporo szczegółów i gdy tylko mamy dobre światło, jesteśmy w stanie wykonać bardzo dobrej jakości zdjęcia. Dobra, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie tego smartfona, piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz podzielenia się tym materiałem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!